na kanale Margaret Lehmann. Dzisiaj dzień jak co dzień, oczywiście witam Was ja i wita Biełka. Biełka, powiedz coś do kamery. Oj, jedzenie mi pewnie spadło na spodnie, więc teraz będzie chwila wąchania, mam luz. Słuchajcie, dziękuję Wam, naprawdę szalenie jestem zaskoczona znowu za subskrypcje, za lajki, za komentarze. Po prostu to buduje kanał, ten kanał naprawdę zaczyna się rozwijać. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo, bardzo dziękuję Wam za to. Mam nadzieję, że no, kanał dzięki Wam również będzie rósł w siłę, bo wiadomo, im więcej komentarzy, im więcej lajków, łapy w górę, to wtedy te internetowe boty jakoś udostępniają te kanały bardziej, no i można tworzyć tak zwaną społeczność, z czego już się bardzo, bardzo cieszę. Tak, dzisiaj przychodzę z pewnymi rzeczami do Was, ponieważ, aha, skończyłam My Peony Dress w kolorze lawendy. Tak, w kolorze lawendy, super, będę miała chwilę oddechu, bo jest tak ciepła, a ona po prostu tak uwielbia się tulić, jej to nie przeszkadza, a mnie i owszem, więc tak, skończyłam lawendową My Peony Dress dla jednej z moich dziewczyn, tak wygląda sukienusia, tak, i zaczęłam oczywiście kolejną, wiecie, że jeszcze jedną będę robiła, znaczy jeszcze jedną miałam w planach zrobić, tym razem czarną. Więcej o tej włóczce i o całym projekcie, o tym wzorze opowiem, jak skończę tę czarną, czyli myślę, że w kolejnym vlogu, myślę, że się wyrobię za tydzień, aczkolwiek ten tydzień miałam no taki średnio pracowity, bo też 2 dni mnie nie było, a jak mi jakiś dzień wypada, to już potem trudno jest mi znowu w te tryby takie dziewiarskie wskoczyć. Ale tak, jedna sukienusia już jest, bardzo się cieszę z tego. Drugiej mam kawałeczek, pokażę Wam, teraz zaczęłam 4. kłębuszek. I wygląda tak ta sukienka, ten sam rozmiar robię, czyli XS, o tak wygląda, taka trochę jak dla lalki, ale bardzo się rozciąga ten wzór, zresztą dobrze, nie będę nic mówiła na ten temat, jak skończę to powiem. Robię drutami Adi, takie to są drutki, o może tak będzie widać. Takie drutki, one są takie karbowane tutaj, metalowe, ale puste w środku. To jest, są fajne te druty, ja je znam już wiele lat, kiedyś sobie z Niemiec przywiozłam 3,5, ale na takiej długiej żyłce i teraz domówiłam sobie na krótszej żyłce, o właśnie teraz widzę, że Biełka, ja mam Biełkę wszędzie po prostu, to jest, ja się na czarno ubieram, ja nie wiem w ogóle po co ja czarne rzeczy robię i ubieram się, wszędzie ją mam. Tak wyglądają, tak wygląda opakowanie i tutaj jest, akurat tu są 3,5, mam 2 pary, z jednego wyrzuciłam opakowanie już dawno temu, a teraz sobie zamówiłam krótsze, takie 60, a te są takie długie, niewygodnie mi się robiło i no, w jednym opakowaniu przynajmniej wiem jaki numerek jest tych drutów, bo one nie mają nigdzie wybitej, mnie się podobają druty z innych firm, to znaczy choćby z Knit Pro albo z innych japońskich, chociażby zaraz o nich będę mówić, bo przynajmniej mają tam wygrawerowane albo napisane na tych drutach jaki jest rozmiar. Ja zawsze robiłam, znaczy zawsze, no podczas swojego życia dziewiarskiego, a to wiele lat, robiłam na tak zwanych teflonowych drutach, to były super druty wtedy, w PRL-u to w ogóle było wow. I niektóre mają tam, zauważyłam, taki malutki grawer gdzieś przy żyłce, ale niektóre nie mają, no i to jest problem. Ale dobrze, to takimi drutami robię i robi mi się bardzo dobrze tymi drutami. Co jeszcze zaczęłam? Otóż zaczęłam, jak wiecie z pierwszego vloga, byłam w sklepie Biferno, to znaczy to jest showroom, to nie jest sklep taki sensu stricto, tylko to jest taki no showroom po prostu, no taki magazyn, gdzie można zobaczyć sobie każdą włóczkę, która jest dostępna na regale i można sobie wybrać coś dla siebie. Raczej trzeba sobie wybrać coś dla siebie, rozumiecie? I tak, w takim oto wiedźmowym koszyczku trzymam sobie moją robótkę, też czarną. Bo ja nie wiem, co mnie napadło z tym czarnym, ale no takie eleganckie chciałam, wiecie, no to coś czarnego, eleganckiego. Okazało się, że tak naprawdę to nie mam żadnego eleganckiego swetra, bo ze wszystkich eleganckich swetrów po prostu wyrosłam. I tak, taką oto robię takie bolerko. Nie wiem, czy będzie widać ten wzór, ja Wam zdjęcie podeślę. I długo się zastanawiałam nad wzorem, ale podoba mi się, już kończę. I ten wzór chciałam opracować taki, żeby był dostępny po prostu. I to jest włóczka, którą również kupiłam w Biferno. To się nazywa Austerman Silk Cotton, czyli jedwab i bawełna. I tego jest, zaraz Wam powiem, 70% bawełny i 30% kotonu. Wygląda tak, o tak, może tak kłębuszek pokażę. I tę włóczkę akurat kupiłam za namową Tetis z kanału, Knitted Coffee Handmade. Tak mi się wydaje, że tak się nazywa jej kanał. I do tego również kupiłam sobie druty, też w Biferno. To są druty japońskie, które się nazywają Sinit. I one wyglądają tak. Taka, może tak będzie ostrość? Nie wiem, nie widzę, bo mam po drugiej stronie ekran. Bo podobno jest lepsza jakość, jak się nagrywa właśnie z tej poprawnej strony, z telefonem oczywiście. I tak, jestem bardzo zadowolona z tych drutów. Ja mam kilka kompletów drutów od Knit Pro, ale wszystkie są ciemne, a w związku z tym, że to jest czarna robótka, to wiadomo, że potrzebowałam na gwałt turety jasnych drutów. I takie sobie druty kupiłam. To są druty bambusowe, bardzo leciutkie. Na początku miałam kłopot, no bo praktycznie rzecz biorąc, to się tutaj nic nie czuję, że coś się ma w tych rączkach, ale szybko się przyzwyczaiłam i bardzo mi się dobrze nimi robi. One mają taką... One nie są takie gładziutkie jak, znaczy są gładziutkie, ale nie ma takiego poślizgu jak w drutach metalowych, a w związku z tym, że jest bawełna i jedwab, to no metalowymi też można robić oczywiście, ale jednak no tak można zgubić gdzieś oczko, przynajmniej ja szybko robię i nieraz mi tam gdzieś umknie. Także takie drutki mam i też kupowałam w tym showroomie Biferno. Jeszcze mam jedną żyłkę, bo kupiłam sobie za długą, a teraz okazało się, że potrzebuję krótszą. Tak wyglądają te opakowania i można sobie takie drutki kupić. A, jeszcze ciekawa rzecz, bo to są też druty z wymienną żyłką. One się odkręcają, tak jak Knit Pro, czy jak z jakichś innych firm, ale muszę Wam powiedzieć, że tutaj ta japońska precyzja to jest nie do opisania, naprawdę. Ja w Knit Pro mam problem z jednym końcem żyłki i w zestawie Night and Day, czy Day and Night, bo nie pamiętam, ale to już nieistotne jest pewnie, i w zestawie, którym mam te druty takie kwadratowe, Joy of Knitting, to też są druty od firmy Knit Pro. I źle jest tam chyba ten nagwintowany, jest ten jeden kawałek, znaczy z jednej strony ta żyłka, że ja muszę tak naprawdę, ten jeden z drutów muszę tam tak dociskać zazwyczaj. Ale też zauważyłam, że to mi się dzieje przy małych rozmiarach, bo przy tych już od 5 albo 5,5 wzwyż to już nie mam tego problemu. Także nie wiem, o co chodzi w ogóle, ale druty i tak polecam, bo są ok i dobrze mi się nimi robi. To jest rzecz, którą zaczęłam i nie skończyłam jeszcze, no bo nie mam czasu, ale skończę niebawem. I... Candy Cardigan, prawie zrobiony. Dobrze, że jest ciepło, bo tak to bym miała wyrzuty sumienia, że go nie reprezentuję, że nie przymierzam, a tak mogę się wyłgać, że ach, upał jest, to nie muszę się w niego ubierać, więc nie jest zszyty. Ale jeden rękaw, proszę Państwa, zrobiony. Drugi rękaw, proszę Państwa, zrobiony. Także bardzo się cieszę z tego, bo to gniotłam. Nie pamiętam teraz, ale chyba od maja. Tak mi się wydaje, że ja zaczęłam ten sweter w maju. Jak miałam taki zły nastrój, no. Tak mi się wydaje, że to było w maju. No po prostu jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa, że skończyłam. Teraz tylko w weekend postaram się to zszyć i komplecik już będzie gotowy jeszcze. Ach, właśnie muszę się spieszyć, bo podobno upały mają się skończyć. To ile mi to będzie schło. No ale nic. I jeszcze jedna rzecz, a właściwie jeszcze dwie rzeczy mam do omówienia. Bo tak, wczoraj byłam w Empiku i wiecie co? Znowu kupiłam gazety. Po prostu ja się nie mogę oprzeć. Naprawdę. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie to słowo pisane na papierze ma swoją moc. Ja nie lubię e-booków, ja nie lubię korzystać ze wzorów internetowych, które trzeba wydrukować, które, no to jest dla mnie kłopot. No oczywiście, że umiem to zrobić, ale nie lubię. A lubię kupować gazety i coraz więcej ich, a pozbyć się ich trudno. I tak, pierwszą Wam pokażę. Nie odpuszczam. Nowy numer Diany. Soksy, skarpetki. Wy wiecie, że w pierwszym vlogu pokazywałam Wam, że udziergałam pierwsze w życiu skarpetki metodą tuby. Był taki kal, a właściwie to był taki kal, ale i kurs, bo ja to odbierałam jako kurs Soksy Czempikowej się nazywał, od Eweliny Czempik i ona filmy robiła krok po kroku, wyjaśniała, no super to było, naprawdę, dużo się nauczyłam, ale dalej do tych skarpetek jakiś taki mam respekt, nie umiem, nie wiem, nie mam wiedzy i jakoś mnie to stresuje. A te skarpetki się dzierga od palcy w górę. Nowa metoda, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Fajne są wzory, a pokażę Wam tak randomowo, jak to się mówi. O, takie na przykład zielonkawe. Albo te z tej strony. O, zobaczcie, jakie super takie jesienne. I fajna rzecz tutaj jest też getry, no ale getry to wiadomo, że to się prosto robi, bo to na okrągło. Zaraz, gdzie ja to miałam? Zaraz Wam pokażę te getry. Ale jeszcze są takie budki do zrobienia, tylko podeszwy trzeba mieć. I też w internecie oczywiście krążą takie budki, a te jeszcze dyniowe, takie pumpkinowe. A, jakie fajne! No nie ma jak się cieszyć taką głupotą, nie? No ale czemu nie? Dlaczego nie? O, tutaj są, zobaczcie. Jakie fajne buciki. Mnie to jest zawsze ciepło w nogi, to ja bym w takich butach chyba nie mogła, zresztą ja mam ciepło w domu, ale osoby, które mają chłodne, to rzeczywiście mogą. A jeszcze jak są takie podgumowane podeszwy, to nawet można z psem na ogródek wyskoczyć, czy w ogóle na ogródek wyskoczyć. Tak, poranną rosą na przykład, jak jeszcze jest chłodno. Tak, to jedna gazetka taka, a drugą gazetką, którą kupiłam, to jest Sandra numer 5, z tego roku oczywiście, tak wygląda okładka i zaznaczyłam sobie, które swetry chcę. Oczywiście nie wydziergam ich, no bo wiadomo, ale tak, pierwszy sweter, który mi się bardzo podoba i bardzo bym chciała zrobić, bardzo. Nie wiem, kiedy ja to zrobię, bo no słuchajcie. Chcę zrobić ten sweter, bardzo, bardzo. Nie będę spać. Spanie jest przereklamowane podobno. Tak słyszałam od mojego jednego z synów, że spanie jest przereklamowane. To co będę spała? Tutaj taki, o. To jest właściwie taki sweter, kamizela, blazer. taki, no, taka kamizelka, nie? Z golfem. Bardzo mi się podoba. Zresztą spójrzcie, ten kapelusz też jest fajny. A wiem, że rafia jest w sklepach. W Biferno też widziałam, ale nie wiem, czy akurat. Pewnie jest taka granatowa, ale i inne dziewczyny mają w sklepach taką rafię i wiem, że był taki szał na kapeluszy z rafii. No ja się nie załapałam w tym roku, jak dożyję do przyszłego, to sobie na pewno machnę taki kapelusz z rafii. Teraz tak, o właśnie tutaj jest ten, to jeszcze raz Wam pokażę, o, taka kamizeleczka. A ten sweter obok też jest fajny. W sumie tutaj taki ma, taki ten i dotąd rękawy też w takim reliefowym ściegu. Fajny. Teraz tak, kolejny, który mi się bardzo podoba sweterek, to o. Obydwa i chciałabym sobie zrobić też różowe. No może nie obydwa, ale no jeden z nich. Ojej, no nie wiem nawet który, ten po prawej chyba, ten tu, o. Taki lżej wygląda, taka a la bluzeczka, bo ten z golfem to już taki sweter, bardziej masywny taki. I teraz co jeszcze? A, tutaj chciałam Was zapytać odnośnie tego raglanu, bo tak, ja jedną bluzkę raglanową w swoim życiu zrobiłam. Jeszcze jest ta bluzka, ona była zrobiona przeze mnie jakieś 40 lat temu, myślę, albo troszkę ponad. I mieszczę się. Ta bawełna jakoś tak się rozciąga, potem się kurczy, jak ja chudnę, potem znowu się rozciąga. No, cały czas ten sweter, znaczy to jest bluzka taka na lato, potrafię ubrać. Jak, a może w przyszłym tygodniu ją założę. No założę. Ale tutaj odnośnie tego raglanu, spójrzcie, jak ten raglan wygląda. Też mi się podoba ten sweter, ale ten raglan jest strasznie długi. I teraz pytanie do Was, bo ja to raczej preferuję taki raglanik krótki, żeby tutaj gdzieś się pod paszką kończył, tak blisko, żeby to wszystko było takie, wiecie, no tak lata 50 czy 60, tak wszystko do ciałka. Chociaż się ma fałdki, ale mnie to nie przeszkadza, więc do ciałka. Natomiast tutaj ten raglan się kończy gdzieś, ja nie wiem, chyba, no u mnie to by chyba w pasie się kończył, bo ja jestem niska. No i to wygląda jak takie swetry w latach 80. były bardzo modne, tak zwane nietoperze. Że tak się robiło taki, ale nietoperz i taki sweter. I to pod pachą było bardzo dużo, tej dzianiny bardzo dużo, mnie to nie pasowało, chociaż też miałam takie nietoperz. Ale teraz ten raglan tak mi wygląda, że to też jest za dużo na to, albo że ta pacha jest tak nisko. Nie wiem, wypowiedzcie się, czy to jest wygodne, czy raczej nie, jakie Wy macie preferencje, czy bardziej wolicie taki raglan krótszy, czy te długie są też spoko, bo też mi się ten sweter podoba. Bardzo fajne ma tutaj przy ujmowaniu oczek, czy dodawaniu, bo nie wiem, czy on jest od góry, czy od dołu, no nieważne, w każdym razie na tych skosach ma warkoczyk i tutaj po bokach ma warkoczyk, może będziecie to widzieć. Fajnie to wygląda bardzo. Tak niestandardowo, nie? Fajnie. Podoba mi się. Nawet chyba taki żółty by mi się podobał. No, fajny żółty. No i tutaj dalej żółty. Żółte i obydwa mi się podobają, ale bardziej mi się podoba ten z kolei po tej stronie. Nie wiem, jak to tam wygląda w tym telefonie, czy to lewa, czy to prawa. W każdym razie po tej, ten. Tak, czy tak, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale ten mi się podoba bardzo. Taki leciutki i tutaj ten taki wywinięty golfik z pęknięciem. No, fajna rzecz, fajnie podoba mi się i króciutki jest, także no, na moje gabaryty by był w sam raz. I tak, no to kolejna, a jeszcze tamte nieskończone. Nie wiem, ale już się cieszę, że są kolejne jakieś plany mam, bo ja bardzo nie lubię żyć bez planu, ja muszę mieć plan, chociaż nie zrealizuję, ale muszę mieć jakiś plan, muszę jakiś cel mieć, żeby po prostu wstać z łóżka i coś zrobić, nie? A tak to tylko spanie. I tak, no i oczywiście na koniec pokażę Wam, bo Za blisko mieszkam tego Biferno, jednak się okazało, za blisko. Znowu tam trafiłam i kupiłam, to jest część, tak, takie włóczuszki kupiłam. No i po prostu, no ja nie wiem, co ja robię. To jest włóczka taka, to się nazywa Lana Gatto, tak, wam pokażę i tak. O. Taka włóczusia, mięciutka jest, ale trochę tak dziabie, nie dziabie, nie, to mi się tak wydaje, może trochę, nie. Jest tak, 70%, nie, 76% bawełna, 12 alpaka i 12 wełna. Także, no może, ale to nie ma, to jest projekt, który nie będzie na gołe ciało. To mi tam bez różnicy. I kupiłam taką niebieściutką. Taką niebieściutką. Nawet próbkę zrobiłam już, ale to następnym razem wam opowiem o tej wełnce. I to jest też Lana Gatto. Merino Kot, czyli merino i koton, tak? 52 merino extra fine i 47 koton, czyli bawełna. Czyli wełnka i bawełnka. Och, jakie to piękne. I tak, jak na początku wam opowiadałam o tym bolerku, które robię, to czarne, to jest włóczka, która ma właśnie jedwab i bawełnę i ona jest droga, ta włóczka, no taka dość droga. I pomyślałam sobie, że zrobię jeszcze wersję taką, powiedzmy, tańszą, bardziej dostępną może dla większej ilości osób i chciałam przetestować inną włóczkę. W związku z tym, że nie mam, przydałoby mi się bolerko niebieskie, to sobie wybrałam taką włóczkę i zrobiłam próbkę, tak jak wam wspomniałam. I na początku mi się wydawało, że te druty rekomendowane tutaj przez tą firmę Lana Gatto będą za cienkie. I ja zrobiłam tą próbkę i mi się to tak wydawało, że to jest takie sztywne, a ja to lubię taką, wiecie, taką lejącą dzieninę trochę i taką luźniejszą, chociaż ja nie robię za bardzo ściśle, ale no taką luźniejszą. I jak wyprałam tą próbkę i zrobiłam dwie, jak wyprałam na 4 i na 4,5, jak wyprałam, to okazało się, że to jest po prostu zupełnie coś innego. Tak pięknie się leje, chociaż taki malutki kawałeczek zrobiłam. I stwierdzam, że jeżeli Lana Gatto rekomenduje druty 4, to ma rację, bo na 4,5 już było, to się tak powyciągało, bo wiecie, no wełna jest, tak merino i po prostu to się powyciągało, więc 4,5 to było za dużo. I tak, no to tyle z takich nowinek. W przyszłym tygodniu chciałabym wam pokazać może to bolerko, już skończę, trzymajcie kciuki, bo bardzo chciałabym skończyć to bolerko. I tą sukienkę czarną też muszę skończyć koniecznie, bo upały mijają, no i trzeba się spieszyć. Ale oprócz tego chciałabym wam powiedzieć, jaki mam plan na dalsze udziergi, czyli must have mojej szafy, bo ja nie zmieniam zdania często. Jak już sobie coś wymyślę, to obojętnie, czy to będzie w tym roku, czy za 5 lat, to ja po prostu w tym chodzę, bo jakoś nigdy moda mnie aż tak nie fascynowała, żeby być tak trendy, tak wiecie, no glamour zupełnie. Raczej się zawsze ubierałam tak, no powiedzmy, może nie modnie, ale ponadczasowo. No ale teraz mam wybrane kilka swetrów, sukienek też. I chciałam się z wami podzielić tymi moimi wyborami. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za wszelkie subskrypcje, wszelkie lajki. lajki i wszelkie komentarze. Jest to dla mnie bardzo budujące. W tym momencie kanał się naprawdę zaczyna rozwijać i myślę, że już tak zostanie. Dla tych, którzy są nowi, zachęcam do subskrypcji oczywiście i naciśnijcie guziczek, ten dzwoneczek, ponieważ nie dostaniecie powiadomień, no i wtedy po prostu nie będziecie wiedzieć o kolejnych opublikowanych moich treściach. Oczywiście, jeżeli Wam się treści podobają, to co robię, to zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, będzie mi bardzo miło. I tak, życzę Wam wszystkiego dobrego na ten weekend i na tydzień cały. Trzymajcie się ciepło, ale nie upalnie. Gorące pozdrowienia i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!